Szanowni Państwo, pozwólcie, że powiem kilka słów na temat tego, jak można zarządzać widokiem. Żeby pokazać, co z tymi widokami można robić, warto zwrócić uwagę na początku na to, że w każdym z takich widoków, oczywiście poza tym menu na górze i tym paskiem szerokim, mamy taki jeden specjalny przycisk, który otwiera menu. I to menu zawsze jest takie same. To jest menu widoku. W tym przypadku zobaczy ono wygląda w ten sposób, ale takie samo menu znajdę również tutaj, chociaż ikonka do niego prowadząca jest zupełnie inna. Ona jest związana z tym, jak wygląda dany widok. Tutaj mam takie samo menu. Ok, i także to samo menu jest dostępne tutaj. I teraz, jeżeli z takiego menu wybiorę sobie cokolwiek innego, na przykład Graph Editor, w tym momencie mam zupełnie inny widok. I nie ma powodu do paniki, jeżeli coś takiego zobaczycie, a chcielibyście mieć inny widok, trzeba po prostu poszukać gdzieś tej ikonki, ona może być na górze, może być na dole, i zmienić widok na taki, który chcemy mieć. W tym przypadku to jest widok 3D. I w dodatku jest taki lekko niebieski, dlatego już powiem wyprzedzając, że ustawiłem w shadingu kolor viewportu na taki niebieski. Jeżeli wybiorę sobie film, w tym momencie mam standardowo. Teraz, co z takimi widokami można zrobić jeszcze? Otóż, jeżeli tutaj na przykład jest obszar między nimi i myszka zmienia się na taką strzałkę podwójną, to wiem, że mogę próbować przeciągać. I na przykład przeciągnięcie do góry ukrywa ten szeroki pasek. Przeciągnięcie w dół nic nie robi. Jeżeli wezmę sobie tutaj coś takiego, na samym dole, w tym momencie mogę odsłonić i powiększyć timeliner, który jest na samym dole dodatkowym widokiem. Mogę także zmieniać szerokość tych widoków, klikając i ciągnąc na przykład w poziomie. No i tak to wygląda. Oczywiście to można zrobić i to jest w zasadzie dosyć oczywiste, ale teraz te widoki możemy również podzielić. Jeżeli kliknę teraz prawym klawiszem dla odmiany, to w tym momencie mam opcję Split Area. I jeżeli wybiorę taką opcję, w tym momencie na widoku 3D pojawia mi się taka pionowa kreska. Mogę kliknąć środkowy klawisz myszy, czyli kółko, wcisnąć, aby przełączyć się z kreski poziomej na pionową i odwrotnie. Jeżeli teraz kliknę lewym klawiszem myszy, to wstawię nowy podział widoku. Teraz mam dwa widoki, każdy z nich to jest widok 3D. Oczywiście mogę zmienić go na jakiś inny, na przykład wybrać sobie edytor shaderów. Tak to wygląda. Teraz, jakbym chciał takie widoki połączyć, no to w tym momencie trzeba znowuż kliknąć prawym klawiszem i wziąć operację Join. I w tym momencie mam teraz takie strzałki. Strzałka pokazuje, który widok zniknie. Jeżeli wybiorę taki widok i kliknę lewym przyciskiem myszy, w tym momencie widok znika. Mogę także podzielić obszary korzystając nie z takiego menu i nie z prawego kliknięcia, ale z narożników. W narożniku jest obszar, w którym myszka zmienia się na taki mały plusik, taki krzyżyk. Jeżeli teraz wezmę taką myszkę i przeciągnę w kierunku środka na otwartą przestrzeń, to w tym momencie, jeżeli będę ciągnął w poziomie, to wstawię podział pionowy. Kiedy jest mysz w kształcie takiego krzyżyka, ciągnę w dół do wnętrza okna. W tym momencie wstawiam podział poziomy. Jeżeli zrobię taką samą operację wewnątrz tego okna, ale w poziomie, to wstawię obszar podziału pionowego. Więc teraz jakbym chciał łączyć takie obszary, to muszę kliknąć w narożnik i przeciągnąć ten narożnik przez krawędź. W tym momencie odbędzie się połączenie. Jest to bardzo proste. Jeszcze raz wstawiam podział i teraz łączę przez krawędź. I to działa. Escape'em mogę z tego wyjść. Teraz gdybym chciał połączyć to okno na przykład, ciągnąc przez krawędź do góry, to mi się nie uda, ponieważ tu już jest jeden podział, więc on będzie blokował taką operację. Zobaczcie, jak ciągnę do góry, nic się nie dzieje. Myszka zamienia się w taką malutką ikonkę takiego znaku zakazu jakby. Więc muszę też jakby widzieć te obszary i dostrzegać, że nie zawsze da się je jakoś sprytnie połączyć albo podzielić. Jeżeli mam na przykład coś takiego, co wygląda samo z siebie ciekawie, to na przykład tego obszaru mogę już nie móc połączyć do góry, jak złapię tutaj, bo będzie mi blokował właśnie ten jeden malutki wąski i jego trzeba najpierw połączyć. A więc spróbuję na początku go połączyć. Weźmy sobie z tej strony, kliknę tutaj, przeciągnę i połączone. Tak samo tutaj, przeciągnę i połączone. I tak samo tu, przeciągnę i połączone. Mam nadzieję, że to jest dosyć proste i po odrobinie, że tak powiem, ćwiczeń i praktyki każdy powinien sobie z tym poradzić. Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto znać i ona się może przydać osobom, które posiadają przynajmniej dwa monitory. Mam sytuację taką, że jestem w obszarze tego miejsca, gdzie myszka zmienia się w taki plusik, wciskam Shift i teraz ciągnę w dół. I to powoduje pojawienie się nowego okna z tym widokiem, który właśnie chciałem tam umieścić. Oczywiście można sobie to okno rozskalować, rozciągnąć i ustawić tam, gdzie potrzebujecie, na przykład na drugim monitorze. Istnieją jeszcze inne rzeczy, które warto wiedzieć o samych widokach i o oknach, oprócz tego, że można je skalować. Mogę ten widok skalować, ale proporcjonalnie, czyli jak będę przesuwał, wcisnę klawisz Ctrl i wtedy on będzie skalował się skokowo.
tak to będzie wyglądało. Nie jest to jakoś tak idealnie równo, ale jeżeli będę chciał na przykład wprowadzić znak podziału, to może mi się przydać. Na przykład wprowadzam tu jeden podział okna. Teraz podzielę sobie okno na przykład w ten sposób, ustawię w ten sposób, że z kontrolem wciśniętym to trzymam. I teraz jak będę dzielił kolejne okno na przykład w ten sposób, to w tym momencie mogę ustawić ten znak podziału idealnie w tym miejscu, gdzie był ten pierwszy. Dzięki temu te dwa podziały okien będą ze sobą połączone. Jak przesunę jeden z nich, to będzie się przesuwał również drugi. Więc mam teraz okna podzielone na cztery widoki, tak jakby. Spróbujmy to teraz szybko połączyć. Weźmy sobie w ten sposób. Muszę uważać, co, w którą stronę przeciągam. O, i już mam w zasadzie połączone. Teraz istnieje także taki klawisz, który pozwala podzielić okno na cztery widoki i to jest klawisz Ctrl-Alt-Q. W tym momencie każdy widok jest osobny i mam tu napisane jaki. To jest widok od góry, od frontu i od prawej strony. Wszystkie trzy tutaj są widokami ortograficznymi i nie można jakoś ich specjalnie przesuwać, mogę tylko robić zooma w nich. Natomiast tutaj mogę sobie dowolnie ustawić, bo to jest widok użytkownika, tak zwany user. I jest to widok z perspektywą. Ctrl-Alt-U, aby powrócić do normalnego trybu. Następna rzecz, którą powinniśmy wiedzieć, to to, że możemy również ukryć to menu, które tutaj się znajduje. Jeżeli kliknę w takie menu prawym klawiszem, to wybiorę sobie później header i mam coś takiego jak toggle header. W tym momencie mogę przełączyć ten widok i jakby w tym widoku już tego menu nie ma. Jeżeli to menu przeszkadza mi i zasłania, to można je wyłączyć. Ono wtedy jest dostępne po kliknięciu na tą strzałkę w dół. Pojawia się ponownie. Tak samo jak widzicie, są także strzałki po lewej stronie i po prawej. One włączają narzędzia, które tutaj można mieć ukryte, ewentualnie panel z jakimiś dodatkowymi opcjami. Ten panel można sobie również zwinąć ręcznie, podobnie jak te narzędzia, które tutaj mam. Narzędzia, które tutaj są, mogę również rozwinąć, łapiąc za taką niewidzialną granicę oddzielającą je od zwykłego widoku 3D i mogę je rozciągnąć. Jak je rozciągnę, one zamieniają się w taki zwykły panel ze zwykłymi opcjami. Tak to wygląda. Teraz wciskając Ctrl i środkowy klawisz myszy mogę skalować ten obszar, zresztą tak jak wiele innych obszarów w Blenderze. Więc mogę teraz zmniejszyć, pojawiają się podwójne przyciski, później pojedyncze, a później ten panel znika. Z tym, że mysz muszę już przeciągnąć zdrowo poza granicę ekranu. Skalowanie możliwe jest również w tym panelu. Tutaj również mogę skalować. Zauważyliście już pewnie skorzystałem z tego tak samo w tym panelu i w wielu innych miejscach. To skalowanie jest opcją taką wspólną, działa prawie w każdym miejscu. Teraz, jeżeli taki panel chciałbym wyłączyć, mogę zrobić to również z pomocą klawiatury. Naciskam N i on znika. Tak samo klawisz T pojawia i znika ten panel z narzędziami po lewej stronie. Mogę także zwinąć ten pasek na górze, jeżeli go pociągnę do góry. I mogę także kliknąć na menu i wybrać opcję kolapsuj menu. W tym momencie menu zwija się do postaci takich trzech paseczków i jest samo dostępne jako menu. Możemy także taki widok, na przykład tego menu na górze, przełączyć i ustawić go sobie na dole. Zobaczcie, jest polecenie header i jest tutaj flip to bottom. W tym momencie cały ten panel z menu mam na dole. To jest taki szczegół, ale warto wiedzieć, że można sobie to menu przenieść na dół, jeżeli to jest na przykład dla kogoś wygodniejsze. Mamy także jeszcze jedną rzecz, wrócę na razie do góry, że istnieje coś takiego, jak kliknę tutaj, mamy tutaj header i jest Maximize Area, to jest Ctrl Spacja, więc jeżeli wcisnę Ctrl Spacja, to mam maksymalizację całego obszaru, no na cały widok praktycznie rzecz biorąc, ale jest to zależne od tego, gdzie jest mysz. Jeżeli mysz jest na obszarze timelinera, Ctrl Spacja robi timeliner na całym ogromnym ekranie. Tak samo tutaj mogę powiększyć sobie properties, mogę powiększyć outliner, więc działa to zależnie od pozycji myszy. Istnieje jeszcze inna rzecz, Ctrl-Alt spacja i Ctrl-Alt spacja powoduje, że cały widok zamienia się na widok w full screenie, czyli na pełen ekran wchodzi. A więc znika to menu, znika ten pasek, bo porównajcie, teraz widzę coś takiego, mam maksymalizację obszaru w oknie Blendera, ale standardowe narzędzia zostają widoczne. Jeżeli wcisnę Ctrl-Alt spacja, w tym momencie nawet ten obszar znika, z tym, że teraz muszę wyjść z normalnego obszaru z powrotem do zwykłego Blendera i teraz Ctrl-Alt-Spacja robi naprawdę pełną maksymalizację. I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Do zobaczenia. Dziękuję Wam za uwagę.